Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, zbliżamy się do końca okresu wielkanocnego. Jutro uroczystość zesłania Ducha Świętego, nazywana również Zielonymi Świętami. Kim jest Duch Święty? Co nam to święto mówi? Co chce nam powiedzieć tajemnica zesłania Ducha Świętego? Chciałbym, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zadać też takie pytanie, trochę prowokacyjne. Wiemy, że Ewangelia jest piękną księgą, z pięknymi ideałami, wzorcami. Myślę, że o takich ideałach nie jeden z nas marzy. Zadajmy sobie takie pytanie. Czy można tak żyć, by przebaczać ludziom, tym, którzy mnie skrzywdzili, może właśnie tym, którzy mi wyrządzili bardzo wielką krzywdę. Czy można żyć tak, jak Jezus mówi, nie martwiąc się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie będzie się martwił. Czy można kochać nieprzyjaciół, tych, którzy mnie prześladują. Czy można w końcu naśladować Jezusa i nieść ten ciężki krzyż, o którym mówił. Tak po ludzku trzeba sobie powiedzieć od razu. Nie można. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie naśladować Jezusa. To jest poza możliwością naszej takiej ludzkiej natury dotkniętej grzechem pierworodnym. Nie można wspaniałomyślnie przebaczać wrogom. Jest to bardzo trudne. Dopóki nie otrzymamy Ducha Świętego. Dopóki nie otrzymamy Ducha Jezusa. Duch Święty nazywany jest też właśnie Duchem Ojca i Syna. Zatem niemożliwe jest życie chrześcijanina takie wzniosłe, piękne, pełne ideałów, takich, które mamy tutaj na kartach Ewangelii. Jest możliwe takie życie tylko po otrzymaniu, otworzeniu się na Ducha Świętego. Czasem, kiedy Duch Święty przychodzi do nas, to my się zastanawiamy, jak to jest. Jeszcze to, co wydawało mi się wczoraj niemożliwe, co było takie trudne. Każdy z was, kto kiedyś przyszedł jakiś kryzys poważny, taki duchowy, wydawało ci się, że nie ma nic sensu, że wszystko jest bez sensu, że ta ciemność, w którą wszedłeś, jest nie do rozwiązania. I nie mówię tutaj teraz o takich ludzkich sposobach, jakie sobie znaleźliśmy na rozwiązanie problemu. Nagle po jakiejś modlitwie wytrwałej, okazuje się, że wstaje nowy dzień. Nie wiadomo jak i kiedy przychodzi radość, której nawet wcześniej nie znałeś. Zawsze byłem dotknięty właśnie takim świadectwem pewnej osoby, która mówiła, byłam w takiej depresji, że nawet nie słyszałam śpiewu ptaków. I nagle, kiedy się to wszystko we mnie otworzyło, usłyszałem też co jest wokół mnie, jaki jest piękny świat. Tak działa Duch Święty. Duch Święty, potem możemy go poznać, zawsze nas będzie pobudzał i zachęcał. Zniechęcenie, zwątpienie, rezygnacja, to jest coś przeciwne Duchowi Świętemu. A to też jest, za tym stoi też Duch, ale inny, nieświęty. Bóg daje nam takiego ducha, swojego ducha, udziela, żeby nieustannie nas podnosił. Tam, gdzie jest Boży Duch, jest życie. Nawet jeśli powstajemy z ogromnego upadku. Przychodzi dzisiaj Jezus zmartwychwstały, to jest Ewangelia na jutro, na zesłanie Ducha Świętego. I mówi pierwsze słowa, ta sama Ewangelia, która była w pierwszy dzień świąt zmartwychwstania. Pierwsze słowa, pokój wam. To jest Boży Duch. Bóg, który podnosi człowieka. Pan Jezus doskonale wiedział, że apostołowie są niepozbierani po Wielkim Piątku. Zmieszani, jak mówi też Ewangelia, ale przede wszystkim przygnębieni z poczuciem też i winy. Jezus ich podnosi. Pokój wam. Mało tego, mówi, ja was posyłam. Tak jak Ojciec mnie posłał, tak jak ja was też wam posyłam.
tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus od razu daje im misję. Nie chce, by się zatrzymywali w takim zamknięciu, w takim lęku, w tym wieczerniku, w schronie. Wyjdźcie, daję wam takiego ducha, który was podniesie, ale wy będziecie też podnosić innych z ich grzechów. Odpuszczajcie grzechy. To jest największa przeszkoda, jaka stoi między nami a Panem Bogiem i wszystkie skutki grzechów. Grzech i jego skutki. To jest coś, co jest naszą największą chorobą. To jest największy koronawirus. I nie ma gorszego. Bo on zabiera nam to szczęście tutaj na ziemi, ale też zagrodzi nam udział w życiu wiecznym. Kochani, tak jak już zapowiadałem, to jest takie moje ostatnie rozważanie, takie codzienne. Już od poniedziałku myślę, może będzie mi się udawało to zawsze w poniedziałek zrobić, zrobię takie wprowadzenie na następną niedzielę, żebyście mogli poczytać sobie każdego dnia ten fragment, który jest przed nami i tak się zaprzyjaźnić z tym Słowem Boga, porozmawiać z Nim. Tydzień to dobry czas, żeby sobie to Słowo popracowało w nas. A oprócz tego postaram się też w tygodniu nagrać taką katechezę dla dorosłych, dotyczącą pewnych prawd wiary z katechizmu Kościoła katolickiego. Myślę, że my wciąż dorośli, ja również, wciąż potrzebuję też takiej katechezy. Każdy z nas do końca życia. Jesteśmy uczniami, jesteśmy w szkole Jezusa. Postaram się wam przybliżyć językiem dorosłych, w takim kontekście, jakim dzisiaj żyjemy, w takich czasach, by zrozumieć Ewangelię i przesłanie chrześcijaństwa. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, napełnij. Zapraszam jeszcze dzisiaj gorąco na takie czuwanie, taką wigilię zesłania Ducha Świętego po wieczornej mszy świętej do godziny 20 modlitwa w Kościele. Niech napełnia was Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Stańcie z Bogiem.